Cześć, tu Ernest. W tym filmiku przekażę wam nową wiadomość z gry oraz zdradzę parę szczegółów na jej temat. W zakładce z wiadomościami, czytając od lewej, dowiemy się, że już wkrótce, tak jak zapowiedziałem na to wycieki, na pole walki trafi nowa broń. Karabin szturmowy z tłumikiem. Wyciszona broń, która wynagradza precyzyjne celowanie. Kontrastując do coraz to nowszych wiertarek, czy strzelb do masowego faszerowania śrutem, Epic zapowiedział coś, co będzie wynagradzało precyzyjne celowanie. Nie wiedziałem, że kiedyś wypowiem takie słowa. Czy naruszy one w jakikolwiek sposób metę? Prawdopodobnie nie. Ponieważ z bazy danych Storm Shield One możemy dowiedzieć się, że skarb z tłumikiem będzie prawdopodobnie wypadać jedynie w jakościach fioletowej i złotej, co znacznie przyczyni się do rzadkości tej broni na polu walki. Jednak jak co każdą nowość w orężu, przynajmniej ja, zawsze decyduję się podestować nową broń, nawet jeśli będę musiał zamienić dotychczas najbardziej efektywną broń. Więc może, ale może odechce się części społeczności wracać do tomiganów czy pistoletów maszynowych. Może też to będzie nowe narzędzie, które pozwoli popisać się niespełnionym, fortnite'owym strzelcom wyborowym. Do tego, ta sama baza danych zdradza nam, że w fioletowej jakości przytłumiony karabin szturmowy będzie zdawał 32 punktów obrażeń, a w złotej 33. Skarb bez tłumika za to, odpowiednio do klasy fioletowej i złotej, zadaje 35 i 36 punktów obrażeń. Poza tym ma taką samą pojemność magazynka, czyli 30 naboi, oraz taką samą szybkostrzelność i prawie taki sam czas przeładowania. Ich statystyki różnią się za to pod względem rozrzutu i tym podobne. Wszystko to jednak może się zmienić po aktualizacji zawartości, która pojawi się albo we wtorek, 11 września, albo w czwartek, 13 września. Co ciekawe, mogliście już u mnie usłyszeć o tej broni, ponieważ w plikach gry jej model i dźwięk siedzą w plikach gry od aktualizacji 5.3. Dla tych, co nie wiedzieli i słyszeli, zobaczcie i posłuchajcie sami. I to tyle. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej nowości. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w głosie bajowym.